Zamek Pieskowa Skała. Zapewne wszyscy go znają, chociażby z wycieczek szkolnych. Trzeba przyznać, że ta budowla jest niezwykle malownicza i efektowna. Początki zamku kryją się w średniowieczu, przebudowy sięgają końca XIX wieku. Nie będziemy się dziś jednak skupiać na tym powszechnie znanym miejscu. A to przed Wami wapienna skała sąsiadująca z zamkiem. Jest to oczywiście znana ze wszystkich pocztówek maczuga Herkulesa. Zupełnie jakby kiedyś było pełno wokół Herkulesów, a nie Neanderdalczyków, że tak pozrzędzę. Herkules, heros bardzo zacny, ale jednak z dalekich stron, nieokoliczny, jak na przykład mieszkańcy Jaskini Ciemnej lub Tunel Wielki. Cześć. Cześć. Witajcie dzisiaj z pod zamku, właściwie to spod chmaczugi Neandertalczyka. Tak. Niesłusznie przez złych ludzi nazwanej maczugą Herkulesa, tak. Bo biorąc pod uwagę przez wrogów Neandertalczyka biorąc pod uwagę rekonstrukcję stworzoną na początku XX wieku naszego kuzyna, bez problemu mógłby się taką maczugą posługiwać. Tak. A tu wszystko wręcz zapach Neandertalczyka wręcz unosi się tak w powietrzu, tak. Nie tylko zapach kawy. Dokładnie. No i cóż. No, trochę poopowiadamy o nim. Tak. W każdym razie, Neandertalczyk nie szedł pod górkę i w dół, tak jak my z ozorem przy ziemi. Przynajmniej nie, to właśnie dzisiaj spacerujemy po parku. Tak, tak. W górkę i w dół. W górkę i w dół. Dokładnie. Tylko do tej swojej jaskini ciemnej, przynajmniej tak budowa wskazuje, że powinien sobie bez problemu biegać, gdyż Neandertalczyk... Z maczugą pod pachą, tak. Mamutem na plecach. Chyżo. Tak. Ponieważ no, Neandertalczycy byli bardziej krępi niż my, niż Homo sapiens. Mieli krótsze ręce, krótsze nogi. Potężne płuca. Tak. Potężną klatkę piersiową. I też wielki nos, który był. Tak, i różne symulacje wskazały, że przede wszystkim nie chodziło o ogrzewanie powietrza, tylko o... Znaczy wręcz przeciwnie, tam się nie dało tak, ogrzać powietrza. No, tam trzeba było dostarczyć dużą ilość powietrza. Chodzi o to, że tak, że właśnie bardzo mógł dużo powietrza dostarczać, czyli te miechy dokładnie, pracowały. Tak. No i miał inną budowę stóp, znaczy nóg. Znaczy nie stóp. Nóg. Znaczy nie, no dobra. No, miał bardzo silne ścięgna Achillesa, co mu właśnie ułatwiało chodzenie po takim pagórkowatym terenie. No za to po płaskim biegacz z niego był kiepski. Gorszy niż Homo sapiens. Tak, tak. Także my szybciej uciekaliśmy przed tygrysem szablozębnym. On sobie musiał te tygrysy oswoić. Tak. Próby oswajania dużych kotów już żeśmy omówili przy okazji jaskini Tunel Wielki. W wąwozie Koziarnia. Oczywiście żartobliwie. No co jeszcze można na naszym kuzynie? No, duże wały nadoczodołowe. Masywne kości. W ogóle taką ale budowę... Ale o czym świadczą te wały? Poczekaj jeszcze. Masywne kości mają w ogóle w świecie biologicznym stworzenia, które nie pracują fizycznie. No. Nie siedzą za biurkiem przy komputerze, tylko po prostu dużo mają ruchu. Albo dużo... na grzędzie w kurniku. No właśnie, albo na grzędzie w kurniku, albo na pastwisku i wszystko dostaną. No to pastwisko nie muszą... Przywiązane sznurkiem do kijka i się plączą w koło, tylko żując. No właśnie, muszą po prostu mozołem funkcjonować w terenie. Muszą zadbać o siebie. Tak, tak, tak. W środowisku. Więc tak. Druga rzecz, jedno to wały. One po prostu wzmacniały czaszkę. Neandertalczyk miał czaszkę trochę dłuższą niż Homo sapiens. I niektóre osoby, które mają więcej genów neandertalskich, bo mamy średnio do tych czterech, ale niektóre mają osoby więcej, to mają też taki trochę wydłużony kształt czaszki i nawet podobno jakieś cechy, które się też przypisuje Neandertalczykom, ale nie znalazłam na razie, o jakie chodzi. Tyle tylko, że Tom Hayam w swojej książce The World Before Us wspomniał, że coś takiego istnieje. Jakże troszeczkę mają cechy takie. Ale metodą... Czaszka jest troszeczkę wydłużona, jak na Ale czy to również można mówić o jakichś cechach mózgu, czyli sposobie myślenia? Tak, czy... właśnie. Aha. Orientacja w terenie i jakieś takie. No tak, no bo przecież Neandertalczyk nie używał GPS-u. No. Za to nawigował fenomenalnie. No w sumie łowca zbieracz. Tak. Duże oczy to jedno. Czyli siatkówka duża, która zbierała dużo informacji i
też z jakichś tam badań, symulacji, części odpowiedzialne w mózgu za widzenie też większe niż Homo sapiens miał. Czyli mówiąc krótko, bardzo rozwinięty zmysł wzroku i na poziomie i zbierania, i również przetwarzania, czyli generalnie tak, robienia z niego użytku, z tych informacji użytku. Ponoć miał również zmysł węchu trochę inny. To już pani Rebecca Rex-Sykes, fachowiec od neandertalczyków, to ona wspomniała, że miał inny, ale jakby nie wiadomo troszeczkę jak inny, na co to mogło wpływać. I też miał troszeczkę inaczej poukładane kostki w uchu, a tutaj już były symulacje i te symulacje wskazały, co jest ciekawe, że słyszał to samo i tak samo jak Homo sapiens. Chociaż miał troszeczkę inaczej poukładane kosteczki w uchu. Czyli jakby w ogóle można powiedzieć, że widmo sygnału akustycznego dla każdego człowieka, znaczy przynajmniej w tym wypadku dla różnych gatunków człowieka, to interesujące, do którego się optymalizuje budowę, jest to samo. Czyli te same dźwięki go interesowały. No tak, właśnie, o właśnie tak, że te same dźwięki go interesowały. Znaczy, te same, że tak powiem, tygrysy, te same obiady przebiegające, te same odgłosy natury, te same ptactwo, no to wszystko było wszystko było podobne jak u Homo sapiens. Co jeszcze o wyglądzie? Neandertalczycy mieli jasną skórę, ale w różnych odcieniach. Od białej do takiej oliwkowej. Znaczy rozumiem, że to wiadomo z genu. Tak, z badań archaicznego DNA dostępnego współczesnych ludzi. Aha, jasne. Takiego, który się przypisuje jakby z tych fragmentów przypisanych neandertalczykom. Rozumiem. I porównuje się to archaiczne DNA z DNA współczesnym. I to, co tam obecnie odpowiada na przykład za łatwe poparzenia słoneczne. No niesamowite. Znaczy, no to również się patrzy, a tam też jest. To więc to też zachowało neandertalczyków. Fantastyczna historia, jak głęboko można zajrzeć dzięki tym. Tak. Kolor oczu mieli różny, włos, kolor włosów też. Okej. Byli również, też mieli takie geny rannymi ptaszkami. Aha. No tak. Tak, bo to jak się okazuje, to jest genetyczne. No, tak, tak. Ciekawe, dlaczego mi się geny w czasie życia zmieniły. Kiedyś nie byłem rannym ptaszkiem, a teraz proszę. Czyżby afiliacja do sympatia do neandertalczyków to powoduje? No kto wie, kto, kto wie. Kto wie, dokładnie. Co jeszcze? No aż tak inni nie mogli być, bo się z nami krzyżowali. A tam były te ciekawe badania, o których były, opowiadałaś. Na Oxfordzie. Badania, w których porównano i jądrowe, i mitochondrialne DNA zhybrydyzowanych ssaków o różnym stopniu łatwości mienia potomstwa. Czyli tych, które łatwo, i tych, które coraz trudniej. I wyszły z tych badań bardzo wyraźne progi tej łatwości mienia potomstwa. Jasne. I dlatego można było to również odnieść do innych ssaków, jakimi również niewątpliwie jesteśmy my i nasi kuzyni. Tak, tak. No i wniosek jest taki, że badacze, że nie byłoby spadku płodności pomiędzy Homo sapiens, neandertalczykami, denisowianami, teraz się mówi denisowiańczykami. No dobrze, jak się mówi, to no, kiedy się umówmy się, że nie będziemy przywiązywać do tego wielkiej wagi, ponieważ jeszcze nie raz się zmieni to, jak się mówi i gdzie się to lokuje. Ale również i Homo heidelbergensis, czyli już kółeczko się zamyka. No właśnie. I no, jak to już akurat Tom Hayam zauważa, że hybrydyzacja kulturowa jest równie twórcza jak biologiczna, ponieważ biologiczna, bo hybrydy, czyli takie no mieszańce. Jak my i neandertalcy na przykład, są po prostu większe, silniejsze, zdrowsze, mądrzejsze. No i u Toma Hayama również czytając rozważenia na temat, kto de facto wystartował w Europie sztukę naskalną, paleolityczną, jak znaczy, również w ogóle sztukę, myślenie symboliczne i tak dalej. Znaczy to jest... Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, nastąpił około 40 paru tysięcy lat temu, zauważalny na różnych stanowiskach. Taki skok właśnie. Skok jakby
koncepcyjny, technologiczny, również związany ze sztuką, na podstawie którego możemy o różnych rzeczach próbować tkać tą mozaikę opowieści, jak to drzewie mogło być, prawda? Ale i tutaj mówię o pewnego rodzaju skojarzeniu swoim, którego autor, będący w sumie wybitnym naukowcem, nie rzuca tak lekko, ja mogę jako pasjonat, a być może było tak, że człowiek, homo sapiens, który przybył na tereny właśnie europejskie, pojawił się w Europie, spotkał Neandertalczyka, padli sobie w objęcia, niejedną noc razem spędzili, no i właśnie w ten sposób powstali kulturowy. Na styku kultur i biologicznych, i kulturowych, powstało coś wspaniałego, co dało kopa do rozwoju, w końcu skończyło się nami. Czy dobrze? Chwilowo z tendencjami malejącego mózgu, okej. O tym też już było. Tak. O tym też już było. Ale być może właśnie to wystarczyło, ponieważ z tego, co przynajmniej autor pisał, znaczy nie pisał, a przynajmniej nigdzie indziej również nie natrafiłem na świadectwa tego rodzaju zaawansowane jak na paleolit. Już zaczynamy górny paleolit w tym momencie. Kultury w Afryce, skąd jakobyśmy przyszli. Znaczy, w żaden sposób nie neguję tego, żeśmy stamtąd przyszli, prawda? Ale nie już tak mądrzy, nie, tak jakby, nie tacy sprytni. Tak jakby nie z tym ludzie przyszli do Europy, tylko tu to powstało na styku, tak jak... A to już jest autorskie skojarzenie. Autorskie skojarzenia, styku z Neandertalczykami. To już są oczywiście skojarzenia, to skojarzenie może jest prawdziwe, może jest nieprawdziwe. Jeżeli napłyną jakby jakieś informacje, które będą wspierały lub wręcz falsyfikowały tego typu intuicje, nie omieszkamy o tym donieść. Chyba czas odłożyć mikrofon, wziąć manatki i pójść dalej. Droga. Właśnie, żeśmy pokonali dolinkę zachwytu. Nie, chyba ktoś miał zachwyt w innym miejscu niż ja, ten kto ją nazwał. Wiesz, było to połytki, jakoś zupełnie nie chciało zachwycić. Ale za to jakie widoki ładne. Bez słońca, bo nie, słońca tam nie sięgał. Jaki piękny zapach. Zapach to ładny. Zapach piękny. No, taki jak pewnie nieraz towarzyszył naszym antenatom. Tak, czyli czy siak. Wilgotnego lasu, czy takiego... Zabawna historia jest taka, że nie mamy w genach śladu po ludziach sprzed 40-45 tysiącach lat. I tutaj jakieś odnalezione szkielety w Oazie w Rumunii i w Ust Ishim na Syberii. Czyli właśnie są to szkielety z przed tych 40 paru tysięcy lat. 40-45 tysięcy. Jasne. Nie mamy. Mamy w ogóle jakby... Nie, trudno powiedzieć całkowicie, bo wszystkich szkieletów nie odnaleziono, ale takie w to... Znaczy akurat te dwa przebadane, tak. Może i więcej przebadano. W książce Toma Hayama jest taki wniosek. Sprzed 40-45 tysięcy lat nie mamy w genach tych ludzi, którzy żyli wcześniej, przed tą granicą. Homo sapiens. Mamy w genach Neandertalczyka i mamy w genach późniejsze homo sapiens, tamtych nie. Aha. My teraz ludzie... Czyli my teraz ludzie, według badań genetycznych, mamy w genach małą domieszkę Neandertalczyka, ludzi... No bo jesteśmy homo sapiens, to mamy geny homo sapiens. Mamy homo sapiens, ale tego homo sapiens, który żył w Europie... Po tej granicy 40-45 tysięcy lat temu. Rozumiem. Znaczy takiej szerszej Europie, gdzieś tam sięgającej do Uralu, powiedzmy. Aha.
a nie mamy... Nie, no do Uralu jest Europa. No, a nie, no niezależnie właśnie, od tego, jak to obecnie brzmi. No właśnie, tak, tak. A nie mamy, no tak, nawet kulturowo sprzed 15 tysięcy lat. Prawda? A nie no, mamy, a nie mamy właśnie, ludzi wcześniejszych, tak. Homo sapiens. Sprzed tej granicy. Sprzed tej granicy, którzy byli odnalezieni na terenie Europy. Tak, ale mamy Neandertalczyka, którego życie skończyło się mniej więcej w tym czasie w Europie, tak? Niesamowite. No właśnie. No to skąd się wziął Homo sapiens, no, którego geny nosimy? No, no nie wiem. Trafiła mu to Mahayama na taką ciekawostkę. Dobrze, na razie nie wiem. The World Before Us, książka to Mahayama nowa, wydana w 2021 roku. No, czyli informacje stosunkowo, pierwszej, tak. Tak, pierwsza liga, więc tak. Informacje dosyć bieżące, można by powiedzieć. Tak, to taka ciekawostka. I również, to jest zupełnie jakby nie z tej, tylko drugiej branży ciekawostka, tak przy takim zastanawianiu się, co się mogło dziać, że te, koło tego 42 tysięcy lat temu osłabło pole magnetyczne Ziemi na jakiś czas. No ale to może być przypadkowa koincydencja. Jest, bo... No tak, to jest no ale dobrze, no, wtedy się działo to. No. Pola fragrejskie, które... A czekaj! Pola fragrejskie wybuchły później. No tam chyba 38-40. Tak. Z tego, co pamiętam. Tak. I z tego, co pamiętam... Są niektóre poziomy wręcz zapieczętowane popiołem, ale tam żyli Homo sapiens. Których genów nie mamy w sobie na przykład. A widzisz. Ale mamy Neandertalczyka, którego już wtedy nie było tutaj. Kwestia naszych przodków robi się coraz bardziej enigmatyczna no i właśnie. Interesująca. Tak. No dobrze, idziemy śledzić za sprawą dalej. Idziemy. Czyli ruszamy do słonia. Ruszamy do mamuta. Słonia! Prawie mamut. Idziemy. Przed nami i przed wami mały, śliczny kościółek w Grodzisku. Znajduje się on wysoko nad dnem Doliny Prądnika. Historia tego miejsca wydaje się rozpoczynać w XIII wieku, bo śladów Neandertalczyka na razie tu jeszcze nie znaleziono. Najpierw książę Henryk Brodaty wzniósł tutaj drewniany, obronny gród, który nie powstał długo, ponieważ szybko zniszczyły go wojska Konrada Mazowieckiego. Na zgliszczach tego grodu siostry klaryski założyły klasztor. Przeniosły się tutaj z Zawichostu, który był narażony na ataki Tatarów. Jednak ze względu na ciężkie, surowe warunki, ten klasztor funkcjonował tylko 50 lat. A ostatnią jego mieszkanką, jak głosi opowieść, wydaje się, że była błogosławiona Salomea. Miejsce uważane za jej celem znajduje się trochę niżej, bliżej dna Doliny Prądnika. Błogosławiona Salomea była księżniczką, córką Leszka Białego, siostrą Bolesława Wstydliwego. Uważa się ją za fundatorkę miasta Skała. Do odrodzenia tego miejsca doprowadził ksiądz Sebastian Piskorski, profesor i rektor Akademii Krakowskiej. To on stworzył trójstopniowy układ architektoniczny, łączący trzy style, romański, renesansowy i barokowy. Te trzy style, a właściwie liczba trzy, nie jest przypadkowa. Symbolizują na Trójcę Świętą i spaja całe założenie. Obok kościółka znajdują się trzy cele modlitewne. Marii Magdaleny, Jana Chrzciciela i pustego grobu w niebowziętej Marii. No i oczywiście jest tutaj już wcześniej wspominany słoń, do którego nieuchronnie zmierzamy.
chciałoby się powiedzieć, proszę słonia? Prawie mamut. Prawie mamut. Co robi tu dany słoń? Słoń jest akurat obeliskiem wystawionym w 1687 roku na cześć zwycięstwa króla Jana Sobieskiego pod Wiedniem. Tak. Za nami pustelnia błogosławionej Salomei, sięgająca XIII wieku, rozbudowana w wieku XVII. Przed nami kościółek piękny z połowy... Malutki, tak. Piękny, uroczy kościółek. Naprawdę, tak. Prześlicznej urody. Z połowy XVII wieku. No ale my tutaj mamy o starszych sprawach opowiadać. Słoń. Prawie mamut. A jak mamut, to neandertalczyk. Tak, a jak neandertalczyk, to ślady. A jak ślady neandertalczyka, to my. Tak. I wszystko się układa. I wszystko się układa jak w pudełeczku. Tak. A więc neandertalczyk. Wspólnego przodka mieliśmy ponad 530 tysięcy lat temu. Od tej pory nasze drogi się rozeszły. Później jest czas wyraźnego naszego zazębienia się w Europie. To jest jakieś 10 tysięcy lat. Między 50 tysięcy, kiedy z Francji są stanowiska człowieka, homo sapiens, a 40 tysięcy, kiedy wydaje się, że neandertalczyk zniknął już z Europy. No i ze świadectw archeologicznych, po prostu nic o nim nie wiemy. To znaczy skończyły się stanowiska. Poza jednym miejscem, czyli poza Gibraltarem, gdzie stanowisko neandertalczyka jest datowane pomiędzy jakieś tam 29, 27, 37 tysięcy lat temu. Tak, czyli jest trochę nowsze. Trochę nowsze, a jedno ognisko jest tam nawet datowane na 6 tysięcy lat. No ale oczywiście, jak to zazwyczaj w takim przypadku budzi to bardzo duże kontrowersje. Budzi to kontrowersje. I nie jest przyjmowane przez wszystkich bezkrytycznie. Szczątki neandertalczyka z Gibraltaru, nie można ich było wydatować węglówką, radiowęglową metodą, ponieważ w ogóle nie zawierały kolagenu. To są datowane, no właśnie węgli drzewny na przykład, czy datowania. I teraz tak. Tak naprawdę nosimy w sobie pozostałości do 4% genów neandertalczyków. No i wszystko to się wydaje niespójne, ale ono takie jest. I co poradzi? No po prostu na takie jest. Tak, ponieważ... dlatego, że ci ludzie sprzed 50 tysięcy lat, o czym żeśmy przed chwilą wspominali, tak. Nie byli naszymi przodkami. Tak, właśnie tak. Ich genów dla odmiany nie mamy. Mimo tego, że oni byli archaicznym homo sapiens. Znaczy, no, a nie on współczesnym. Znaczy, budowa mieli... Tak. Ale w każdym razie, oni mieli tą różnicę genetyczną w stosunku do nas. Tak. No dobrze. I to oni się w Europie krzyżowali z tym neandertalczykiem, ale dla odmiany my nie jesteśmy ich potomkami. Ale mamy w sobie geny neandertalczyka. Znaczy inaczej, czy oni się krzyżowali, to my tego do końca nie wiemy. Bo nikt ze świecą nie stał. No nie, nikt nie stał, ale zazębiali się w Europie przez te 10 tysięcy. Oni się zazębiali przez 10 tysięcy. A my nosimy geny, a nie jesteśmy ich potomkami. No i to jest wszystko informacje absolutnie dobre, naukowe, akademickie. Tak. Nie są to... No sprawa wygląda coraz ciekawiej. Im bardziej tam Kubuś Puchatek tam zaglądał, tym bardziej bodajże królika... Tam nie było. Właśnie. Czyli no, przyjdzie nam być może opowiadać nie o tym, co wiadomo, tylko o tym, czego nie wiadomo. No bo coraz... A żeby jeszcze bardziej zaplątać sytuację, to Nigeria. Iwo Eleru. Tak. To nazwa miejsca w Nigerii. Tam znaleziono szkielet, który jest czymś pomiędzy homo sapiens, neandertalczykiem i homo erectusem. A żeby było ciekawie, to jest datowany tak pomiędzy 11-16 tysięcy lat. Okej. Okay. Swego czasu w programie Copernicus Center bodajże redaktor Kwiatek odradzał kupowanie i czytanie książek paleoantropologicznych. Jako dezaktualizujących się z roku na rok. No.
I wtedy nie wiedziałem dlaczego. Ale ja podaję dane z książki, która wyszła w 2021 roku. Ja rozumiem. Ja rozumiem. Słońce zachodzi. To chodźmy na obiad. Także dziękujemy za oglądanie i do następnego razu. Przepraszamy, że tym razem nie powiedzieliśmy za dużo o tym, jak jest, a więcej o tym, czego nie wiadomo. Postaramy się również opowiadać o tym, dlaczego nie wiadomo. To znaczy o metodach i gdzie, jakie dane, przy jakich założeniach zbierane są na kursie kolizyjnym. Się po prostu nie zgadzają. I no, wydaje się, że robi się coraz ciekawiej. Przynajmniej dla nas. Dobrze, dziękujemy za uwagę. No właśnie, jak już mówiłam, do następnego razu. Żegnamy się ze słoniem. I do zobaczenia albo przed ekranem, albo w terenie. Cześć.